więc odbierzmy telefon od Natana Marconia. Adrianka. Halo, halo, już mnie słuchasz? Halo, halo, widziałeś losowanie? Widziałem, w ogóle tam większość z nich wygląda jak dzieci z dworca zoo, ale pomijając moim zdaniem losowanie, to powinno być jako wspólny pokój w Monarze, nie w parze. Ale dobra, no widziałem to losowanie, szczerze gratuluję już od razu Amadeuszowi za wygraną. Dzięki, kratki. Mordko. Super, fajnie, a w ogóle ja też zapytać, kto jest Marusia. To jest ważne przede wszystkim, ile ten program już trwa na żywo? Godzinę. Dokładnie. Godzinę. Godzinę. Także chciałam bardzo serdecznie pogratulować Arkowi już godzinę trzeźwości. Brawo, Arek. Dziękuję. Gratuluję po prostu wyczynu. Choć chyba tam w szklance może masz coś dostosowane, ale to raczej ty innym, a nie sobie. No okej, okay. I co mam powiedzieć? Chodzi o ten turniej, tak? No to wiadomo jest, że Ferrari wygra. Do finału raczej dojdzie z... Kurczę, to może nie wiem z czym, bo tam wszyscy to są kurwa braki prawie człowieka, oprócz tam Josefa. I tam chyba Filipka, no to wszyscy to są totalne wraki człowieka. No ale no to jest chyba oczywiste od początku, że Ferrari jakby wygrywa turniej, nie? Natan, no, Arek zasugerował, że wchodzisz też mu specjalnie do głowy przez to, że jesteś w jednym teamie z Ferrari, a Ferrari jest w turnieju. Jak to wygląda? Ojejku, Areczku. Powiem ci tak, bo ty bardzo lubisz normalizować i mówić, że to było wszystko okej, okay, każdy to robi, ćpa, pije, to tam. Absolutnie nie normalizuje. A to mi mówiłeś, że ja zazdrościłem ci tego, że wyćpaliście Nie, że cię tam nie wpuścili i nikt się nie chciał na afterze. I o to tylko chodzi, jesteś właśnie ale takim chłopie, chłopaczkiem. Ale chłopie, każdy chce ćpać. Ale stary, no to dlaczego tam stałeś przez 2 godziny i pukałeś, żeby cię wpuścić ciągle? Dlaczego tak? Nie pukałem do drzwi. No jak nie, chłopie, stałeś 2 godziny pod wejściem i wpuściłeś się o wejście? Jak zawsze. Nie przejdę, od tego zacznijmy, ale... Nie wiem, ale wiem, że kłamiesz. Powiem ci tylko pierwsze literki imion, okej? Stary, ale ja ci mówię, że możesz sobie mówić, co chcesz. N, D, S. Pierwsze literki imion twoich ofiar, które będą ujawnione na moim Instagramie, tam.marton, macie od razu link na YouTube'a, gdzie będzie po prostu film na ten temat w dzień konferencji, tak abyś nie mógł się przygotować do tego. Stary, ale... No i bardzo to, dużo rzeczy na ciebie, Areczku. I powiem ci, że... To jeżeli masz dla mnie jakieś straszne rzeczy, to idź z tym od razu najlepiej do prokuratury. Ale dlaczego ogóle, ja? To dziewczyny pójdą, jeżeli będą chciały. Dziewczyny są atencjuszki zazwyczaj i one nie chcą tego zwłaszcza, one chcą się na tym wybić. Ale to, że robisz źle, no to jest twoja jakby sprawa. Stary, ja tak jak wspomniałem wam wcześniej, był okres, gdzie leciałem, dużo różnych rzeczy się robiło. Już nie lecę. Chodź na wariograf. To? Ja i ty, idziemy na wariograf. I robimy testy. Stary, ale dlaczego ja mam w ogóle z tobą wchodzić w jakieś potyczki? Ty w ogóle mnie nie interesujesz, człowieku. Ja nie mam zamiaru żadne grać w twoją grę. Jeżeli ty myślisz, że będziemy grać w jakąś grę, my nie będziemy grać w żadną grę. Ale ty już grasz w grę. Dobra, Natan, więcej w takim razie... Natan, więcej na konferencji, bo wtedy będziecie mogli sobie spojrzeć w oczy. Po turnieju przed sprawiedliwością, bo jest zbyt zmielony psychicznie, ale no wiadomo, jak kto jest zmielony. Ale jego trener, też ćpun, Diego, to serio jest też kurwa niezły pajac, bo mówi, Natan, więcej na pewno na konferencji, bo wtedy będziecie tam we dwójkę, więc dziękujemy ci bardzo za telefon. Wiadomo, to nie wstyd, zawsze tak samo to wszystko wygląda. To jest zwykła banda ćpunów, mam nadzieję, że wszyscy, przepraszam, większość trafi tam do Monaru, a ty kurwa, wszyscy z was, pamiętajcie, możecie kłamać wszystkich, ale dwie osoby i tak będą wiedzieć prawdę. Bóg i Natan Marcoń. Do widzenia. Bóg i estetyki, rozumiemy. Dobra, panowie.